cleaner and greener version of New York. W tym odcinku z naszej serii Podróż dookoła świata odwiedzimy niesamowite futurystyczne miasto państwo Singapur. Zobaczymy dzielnicę arabską, ogrody Marina by the Bay, pokazy fontan i super drzew oraz pojedziemy na najlepsze na świecie lotnisko. Sprawdzimy, jak Singapur stał się klejnotem współczesnego świata. Tak codziennie sobie granicę przekracza i ma 4 razy, no 3,5 razy więcej siana. Zapowiada się naprawdę dobra podróż. Chociaż Singapur wygląda bardzo pięknie na filmach i w rzeczywistości, to mieszkanie tutaj wiąże się z wieloma minusami. Powszechnie stosowaną karą przez sąd jest tutaj chłosta, którą można też niestety stosować za karę w szkołach, na dzieciach, a raczej chłopcach, ponieważ chłostanie dziewczynek jest zakazane. Dzisiejszą przygodę zaczynamy od miejscowości Johan Bahru, w której będziemy przemieszczać się do Singapuru bezpośrednio. Najlepsze jest to, że wysiedliśmy na przystanku autobusowym w Johan Bahru, a następnie zapytaliśmy się, czy odjeżdża w ogóle jakiś samochód czy jakiś autobus do Singapuru. No i okazało się, że tak. Jest to taki bus, którym właśnie jedziemy i zapłaciliśmy za niego tylko 4,80 plus boarding card, który trzeba było kupić na lotnisku za jednego ringgita. Autobus do Johor Bahru kosztował 21 ringgitów. Z Malaki. Także był dużo tańszy niż bezpośredni autobus do Singapuru, który też był totalnie wyprzedany. Także... A tych było mnóstwo. Odjeżdżają praktycznie co 15 minut, więc wzięliśmy. Przechodząc przez granicę, podążacie za tłumem ludzi, ponieważ tutaj przemierza tą granicę bardzo dużo osób, ponieważ imigrują do Singapuru za pracą i za lepszym po prostu zarobkami, które są czasami kilka razy wyższe niżeli w Malezji. Podobno przekroczenie granicy z Singapurem nie należy do najprostszych i się bardzo długo czeka w kolejkach. Zobaczcie, ile ludzi. To się ciągnie kolejkami. Jedna granica została przekroczona, teraz trzeba dojechać na drugą, busikiem. Tak to właśnie wygląda. To jest nasz autobus. Coś jest tutaj zdecydowanie nie tak. Coś się komuś tutaj pomyliło. I na tych biletach wsiedliśmy w kolejny autobus, który nas zabierze właśnie na Queen Street, bo jedziemy do środka Singapuru. Jeszcze musimy wysiąść na granicę, za mostem jest jeszcze jeden checkpoint i muszą nam przebić w paszporcie wizę. Po co w tym momencie segregować się na autobusy? Bez sensu. No bo może łatwiej, bo tu jest tyle ludzi, wiesz, łatwiej im posegregować też bilety. Już jesteśmy po drugiej stronie. Bardzo to szybko, sprawnie przebiegło i jedziemy teraz na Queen Street, do centrum Singapuru. Naprawdę myślałem, że to będzie dłuższe, ale wystarczyło przełożyć paszport, oni tam tylko sprawdzili i turba. Ale niestety, jak chcecie znaczki do paszportu, to nie w Singapurze. Zaraz pokażemy wam miejsce, w którym dzisiaj śpimy. No niestety nie. Zobaczcie, w jakim teraz śpimy hostelu, a kosztował tylko 100 zł za noc. Kapsuły. Proszę bardzo, o jakiś tam panel kontrolny w ogóle jest. Lustro. A bo tu się karty wkłada na prąd nawet, zobacz. Taki nowość, uuu, proszę. Nawet aircon jest do... możesz sobie ustawić. Powiedziałbym, że ekskluzywniej, ale tu masz lustro. A tu masz stół chyba, możesz jeść. Idziesz do kibla z parasolką. W Singapurze, tak samo jak i w Chinach, są piętrowe autobusy. Zaczynamy naszą dzienną podróż z Singapurem, bo jesteśmy tu tylko na chwilę. Właśnie jedziemy na zwiedzanko, bo trochę nas deszcz przytrzymał. Zmierzamy do dzielnicy arabskiej. Zmierzamy do meczetu, który jest zamknięty i na ulicę, która została nam polecona przez panią z hostelu, więc zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Sarah, so you buy the cigarettes. How much was that? $14. Singapore dollars. Yeah. Jesteśmy właśnie przed meczetem
sułtana, meczetem sułtana. Nie jesteśmy przed maczetą sułtana, tylko właśnie przed jednym z najstarszych, a raczej najstarszym, największym meczetem w Singapurze. To właśnie tutaj ludzie w Singapuru gromadzą się na jakieś uroczystości muzułmańskie, ponieważ, jak dobrze wiecie, jest to kraj muzułmański. Niestety w tym momencie nie możemy do niego wejść, ponieważ trwają obrzędy. On jest zamknięty dla turystów do około 15 chyba, tak? Właśnie nawołują do modlitwy, jak dobrze słyszycie. A przynajmniej coś tam przebąkiwał. Skandal. Kebab 30 zł. Tak jak prawie jak w Polsce, co? Jesteśmy właśnie na znanej ulicy w dzielnicy arabskiej. Haji Lane się nazywa. I to jest miejsce po prostu, gdzie jest bardzo dużo knajp, jakichś sklepów i tak dalej, więc w sumie w zasadzie nic specjalnego. Chociaż budynki są całkiem ładne, ale też jakoś tak się specjalnie to nie wyróżnia. No ale to właśnie ta ulica nam poleciła pani w hostelu, więc też tutaj jesteśmy. No fajnie jest, mała uliczka, dużo takiej powiedzmy ulicznego stylu singapurskiego. Widać troszeczkę pozostałości w kwestii portowych, co oczywiście mi się mega podobają. Stare domki takie. I to nie wiem jak tobie, ale mi się Singapur na przykład kojarzył bardzo z Piratami z Karaibów. To było tam pierwsze takie moje spotkanie z Singapurem, kiedy to właśnie była zasadzka i byli ci piraci z Singapuru, no i ten kapitan Barbossa przyleciał tam. No i tak mi się bardziej kojarzy. I te właśnie domki tutaj to trochę przypominają. Oczywiście całe miasto tak nie wygląda. Mi się to miejsce w ogóle nie kojarzy z piratami. Jak to nie? Raczej Okienice. Ten kolonialny styl. Są właśnie z koloniami i tak dalej, ale nie kojarzy mi się w ogóle z piratami. Jeszcze się skojarzy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, może wszyscy wiedzą, a może nie. To państwo leży na wyspie, a nie jest częścią kontynentu. Jest to jedno z najgęściej zaludnionych państw na świecie. I drugie, zaraz za Monako. Jest tutaj mnóstwo ludzi na kilometr kwadratowy. I to miejsce zostało założone w 1819 roku przez Brytyjczyków jako port taki główny handlowy w tym regionie. I niepodległość uzyskali dopiero w 1965 roku od Malezji. No ona dalej uważa, że tu piratów nie ma. Beczki są. Czy wiedzieliście, że w Singapurze w większości mieszkają Chińczycy, ale mieszka tutaj też masa innych osób? I jest masa różnych narodowości i języków z tym związanych. Głównym językiem, którym tutaj się posługują ludzie, jest tak zwany Singlish, czyli połączenie chińskiego z angielskim. Rząd próbuje z tym walczyć, wprowadzając angielski jako główny język, ale średnio mu to idzie, wszyscy dalej używają Singlisha. Ja tam używam Ponglisha czasami, ale Singlish pierwsze słyszę. No bardziej jakieś takie Chinglish powinno być. Wielki prop za światła. Uważam, że to tak wprowadza taki nowy poziom życia mieszkańców. Czy wiedzieliście, że w Singapurze co szósty Singapurczyk jest milionerem? To jest bardzo zastanawiające, ponieważ zbyt wiele obywateli tutaj nie ma. Ale według informacji wyczytanej w Google 16% Singapurczyków właśnie jest milionerami. Ale nie milionerami z dolarami singapurskimi, tylko milionerami z dolarami amerykańskimi. Podobno ta fontanna kosztowała 6 milionów dolarów, z tego co wyczytałam. Się nawet nazywa fontanną bogatości. Nie wygląda zbyt imponująco. Nie wiem, czy to jest całość, czy to jeszcze gdzieś tam jest na dole może. Zaraz się przekonamy, ale tak z zewnątrz, no nie wiem, czy 6 milionów dolarów to było warte. Ogólnie z Singapurem jest związanych masa ciekawostek, różnych zakazów, przykazów i tak dalej. I jedną z nich jest to, że to miasto jest mega zielone. Oni bardzo dbają o to, żeby tutaj było dużo drzew, więc nie czuje się też tak tego gorąca, które często w miastach panuje i to bardzo widać tutaj. Między innymi jest mnóstwo ogrodów. To, co się za nami znajduje, to te najpopularniejsze ogrody tutaj w całym Singapurze. Ogólnie w Singapurze też nie można budować zbyt wysokich budynków i to, co tutaj jest, to są najwyższe budynki, ponieważ Singapur jest na tyle mały, a są tutaj bazy wojskowe, że samoloty nie miałyby jak za bardzo tutaj latać. Patrzcie na to, co tutaj jest. Wydry normalnie sobie pływają. Te łasice morskie. Ale ile ich jest? Ale to się właśnie wygląda. Singapur jest miastem oraz państwem, czyli możecie wpisać to w dwie rubryki grając w państwa miasta, w którym wykonuje się bardzo dużo kar. Na przykład tacy Niemcy, którzy zwandalizowali pociąg, zniszczyli ten pociąg, dostali karę chłosty, która została wykonana, bo też te kary wykonywane są na obcokrajowcach. Za takie przewinienie jak gwałt czy narkotyki nawet obowiązuje kara śmierci. Więc jest to na pewno poważne miejsce, w którym nie można robić złych rzeczy, bo no nie będzie tego człowieka. Ciekawe, czy jest jakaś kara za łowienie ryb, bo pan tutaj
dosyć dużą rybę złowił. Kary są naprawdę za wszystko, za na przykład niespuszczenie publicznej toalety można dostać wysoką karę, $150. Te windy, o których Daniel wspominał, mają detektory moczu w sobie, więc jak się nasika windzie, to niestety już wtedy nie wyjdzie, dopóki policja nie przyjedzie. Nie można rzuć gumy. Guma tutaj jest zakazana, bo mieli z tym bardzo duży problem z pluciem ogólnie na ulicy. I plucie też jest zakazane. Plucie też jest zakazane i gumę można dostać tylko na receptę od lekarza. Kto w ogóle sika w windzie? Nie widzę, znaczy to tyle, że nie ma żadnej pracy ważniejszej albo istotniejszej od pracy bezpiecznej. To prawda. Szanujcie swoje zdrowie. Ten kwiat lotosu, co tutaj jest, to jest muzeum urżnięty. Ogólnie. Urżnięty, tak. Ktoś już go pociął. A tutaj przed nami jeszcze taki wypasiony, widać, sklep Louis Vuitton. Tak ci powiem, Paulina, że ten Singapur to jest przepiękny. No. Robi robotę. To prawda. A wiesz, że to jest jedno z trzech jedynych państw, miast na świecie? Jest Watykan na pewno. No. I pewnie Singapur. Tak. Jako drugie i trzecie Monako? Tak. Jest tylko 11 takich miejsc, w których nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury i Singapur jest jednym z nich. A między innymi są też to Malediwy, na których byliśmy. Tak teraz idziemy, jest tyle tych ludzi. To przy okazji też można dodać, że Singapurczycy to są najszybciej chodzący ludzie na świecie. Średnie tempo chodzenia to 6 km na godzinę. Serio? Tak. Musiałabyś zrobili zobaczyć. Zrobili specjalne badania na ten temat i naprawdę tutaj ludzie po prostu, czego nie widać teraz. Nie, ale nie. Ci, co tutaj żyją, ogólnie mają dosyć szybkie tempo. Wiesz, często pieniądze mieli, że lubią szybko chodzić. Tak. Te centrum, to uważam, że jest jedno z lepszych centrów w ogóle na świecie. No jest bardzo rozwinięte, jest mega nowoczesne, fajnie zrobione. Nie, ale fajnie właśnie zrobione, nie chodzi o to, tak, że jest nowoczesne. Wygląda to wszystko, jakby to wszystko miało ręce i nogi, nie? Tak. Zdecydowanie. Zobaczcie, robi zdjęcie, jak połyka wodę od lwa. Hit. Przed wami symbol Singapuru. Singapur w ogóle jako miasto składa się z dwóch członów, czyli Singa, czyli lew, oraz Pura, czyli miasto, czyli mamy miasto lwa. Ale teraz, symbolem Singapuru jest lew, ale czemu on jest połączony z syrenką? Tego nie wiem. Halo, tutaj sufler, żona mi podpowiada, że w ogóle to miasto jest miastem portowym. Czyli mamy dół od ryby, który jest powiązany do miasta portowego. Oraz lwa, który jest symbolem Singapuru. Co ciekawe, nigdy żaden lew tutaj na tym terytorium nie mieszkał. Nigdy. Ale Singapur powiedział tak, no tak, jesteśmy wspaniali, odważni i cudowni. To będzie nasz symbol. Symbol lwa. Na banknocie tysiącadolarowym, nie wiem, czy tak się mówi, jest zapisany cały hymn Singapuru. Niestety nie mamy tyle pieniędzy, żeby sprawdzić, czy to prawda, więc... 3000 zł w jednym banknocie. Musieli uwierzyć cała na słowo. Cała wypłata niektórych. No. To są singapurskie dolary. Zobaczcie, tutaj jest pan, który się nazywa Yusuf bin Isaac. On został pierwszym założycielem rządu w Singapurze. To jest 10 singapurskich dolarów. Zobaczcie, tutaj macie z tyłu sport jako, nie wiem, narodowość, a tutaj mamy edukację. To pewnie jakieś walory, na które stawia Singapur, ponieważ bardzo dużo widzieliśmy ludzi, którzy biegają i uprawiają jakichś różnych sportów. Bardzo ładne, ale zadbane. Nie można go uprawiać w każdym miejscu, bo w niektórym jest zakaz. This reminds me of like a cleaner and greener version of New York. A teraz szybciutko musimy się śpieszyć na pokaz, bo jest o 19.45. No, koleżanko, 15 lat więzienia. Gdyby ktoś nie wiedział, tak właśnie wygląda flaga Singapuru. Jest podobna do flagi indonezyjskiej, która jest podobna do flagi polskiej, tylko jest odwrócona. Słuchajcie, w takim miejscu, jaki jesteśmy, czyli w Marina Bay, nie macie informacji, macie concierge. Wiecie, jak się kaszle. Myślę, że tutaj kilku milionerów by się znalazło. No ludzie, to miejsce jest niesamowite, naprawdę. Zobacz, jaki sklep Louis Vuitton. Biedy nie ma. Ja to jestem zachwycony Singapurem, tym centrum. Reszta miasta taka średnia, ale tutaj jest tak, jak być powinno.
ten pokaz fontan pozostawił na nas, myślę, że dosyć wielkie wrażenie. To jest właśnie to, czego oczekiwałem po Singapurze. Przez tą audiowizualizację, bo to był pokaz fontan z dźwiękiem i z laserami. Zresztą sami widzieliście urywki. No to było niesamowite. Najpierw zaczęło się od takiej delikatnej muzyki, takiej tradycji bardziej Singapuru, a teraz przeskoczyło to później do takiej nowoczesności. Nie wiem, jak ci się to podobało, ale dla mnie to było naprawdę niesamowite. Fajnie, no i zaczęli trochę z Piratów z Karaibów. Mi się bardzo podoba to miasto. Na pewno będzie wysoko na naszym rankingu nowym miast. Lecimy szybko na pokaz drzew. To są takie funky trees, bym to nazwał, no to takie szalone drzewka. Podobało, tylko ci się podobało. Podobało mi się, ale uważam, że fontanny dużo lepsze. Jeżeli fontanny macie tylko jedną lepsze atrakcję do wyboru, to wybierzcie fontannę. Chociaż to jest takie zrobić, unikalne. Można zrobić dwie bez problemu, bo one akurat są tak ustawione, że można zrobić fontannę, a później przyjść na drzewa i jest git. Są po prostu inne. I takiego czegoś nie zobaczycie nigdzie indziej na świecie, a fontanny są. Chociaż fontanny są według mnie trochę lepsze niż to. Dzisiaj jedziemy zwiedzać klejnot singapurskiego lotniska, czyli wodospad oraz centrum handlowe. De facto mamy bagaże, ale nigdzie się dzisiaj nie wybieramy. Jedziemy autobusem do Malezji w zasadzie, do Johor. Jedziecie autobusem, to przechodzicie przez dwie kontrole. Wchodząc na każdy terminal, dosłownie przechodzicie kontrolę, wchodzi policjant i sprawdza cały autobus. A tak prezentuje się singapurskie lotnisko. To lotnisko wielokrotnie wygrało w konkursie na najlepsze lotnisko na świecie. I co jest jeszcze ciekawe, w ogóle możecie tu wjechać bez biletu lotniczego, tylko żeby zwiedzać. A tak się prezentuje największy klejnot tego lotniska. W Singapurze walutą jest dolar singapurski, ale nie ma tu potrzeby wypłacania gotówki, ponieważ praktycznie w każdym miejscu można płacić kartą. Singapur jest drugim zaraz za Japonią najbardziej rozwiniętym państwem w Azji i czwartym finansowym centrum świata. Podobno co godzinę są pokazy tutaj, więc o pół do. To jest tradycyjne singapurskie danie. Też jedzone w Malezji. Jest to laksa. Mamy krewetki, mamy, nie wiem co to jest, jajko. No jest dosyć ostre, ale nie jest aż tak ostre. To jest taki makaron. Jest naprawdę smaczne. Bo ty na odwrót trzymasz pałeczki. No wiem, no przypadkiem. Nie moje smaki do końca. A to jest mleko kokosowe, ale jest smaczne, ja lubię. Ale nie jest. To są linie metra w Singapurze. Wszędzie można dojechać tak naprawdę. Spoko, jest nawet taka linia, która jeździ w kółko. Masa Malezyjczyków wraca teraz do domu po dniu w Singapurze. Oni pracują w Singapurze, a później wracają na chatę. Przekraczamy właśnie granicę z Malezją w godzinach szczytu. Jest masakra. Ale już wiadomo, dlaczego oni tak pędzą, bo już wiem, znam liczby mniej więcej. Gościu, który specjalizuje się w naprawach klimatyzacji, potrafi zarobić w Malezji około 2000 ringgitów. A w Singapurze 2000 singapurskich dolarów. Taka jest różnica. I on tak codziennie sobie granicę przekracza i ma 4 razy do 3,5 razy więcej siana. Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie.